Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z założycielem firmy Emanuel Berg. Pan Jarosław Szychuda jest jednym z najlepiej ubranych mężczyzn na świecie. Chciałem zapytać o pana dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od rówieśników? Trudno mi jest powiedzieć, ale miałem na pewno to szczęście, że jako dziecko miałem tą możliwość wyjechać z Polski, z tego szarego komunizmu i 2 lata mieszkałem jako dziecko w Brazylii, gdzie w tamtym czasie Brazylia rozwijała się bardzo dynamicznie. Można powiedzieć, że ten rozwój porównać z dzisiejszą Polską. I kraj ten był rzeczywiście bardzo urozmaicony, kolorowy i ludzie byli niesamowicie dobrze ubrani. Była to na pewno dla mnie pewnego rodzaju, wtedy jeszcze, może nie byłem tego świadomy, ale inspiracja na przyszłość. A skąd pomysł na firmę Emanuel Berg? Zawsze, że tak powiem, byłem pod wpływem mody i moda mnie interesowała. Natomiast w 1989 roku otworzyła się ta możliwość w Polsce założenia tej firmy. To byliśmy, że tak powiem, prekursorami na tym rynku, gdzie koniec komunizmu oznaczał początek nowej ery, która dała możliwość stworzenia takiej firmy. Jak długo zajęło panu budowanie międzynarodowej firmy, dzisiaj rozpoznawanej na całym świecie? Na pewno budowa nie jest skończona, budujemy cały czas. Zdobywamy klientów permanentnie. Jednym z takich miejsc, gdzie budujemy naszą firmę i zdobywamy nowych klientów, to są targi Pitiu Uomo we Florencji. Jesteśmy w zasadzie jedyną firmą polską, która do tej pory wystawiała się na tych międzynarodowych targach, na które przyjeżdżają kupcy w zasadzie z całego świata. A czy pamiętam jakieś największe problemy od początku istnienia w budowaniu pana firmy? Na koniec dnia nie pamiętam największych problemów, bo problemy mamy codziennie. Jak buduje się firmę czy prowadzi działalność gospodarczą, to napotyka się codziennie na problemy, które trzeba rozwiązywać. Jedne rzeczywiście są mniejsze, drugie większe, ale takich ogromnych problemów w sumie nigdy nie mieliśmy. A wiem, że pan i pana żona projektujecie wszystkie kolekcje, jest to firma rodzinna. Skąd czerpiecie inspirację na tak fajne i modne kolekcje? Inspiracją są podróże. Podróże jednak dają nam dużo informacji i w pewnym sensie wpływają na nasze kolekcje. Obserwujemy na pewno modę we Włoszech, obserwujemy modę w Anglii. Również dużą inspiracją jest Japonia, gdzie moda jest ważnym elementem życia Japonii, szczególnie w Tokio. A pana najciekawsze miejsce podczas podróży? O, jest dużo ciekawych miejsc na świecie. Na pewno duże metropole są inspirujące. Nowy Jork, który tętni życiem, bardzo kreatywny. Londyn, Paryż jest bardzo tradycyjnym miejscem, gdzie mówi się, że powstaje moda. Dzisiaj się to zmieniło na korzyść Włoch. Włosi są bardziej pod tym względem kreatywni od Francuzów. Francuzi zostali trochę może do tyłu, ale mimo wszystko kultura i tradycja istnieją tam i są w pewnym sensie wymiarem dla tej mody. A jak z tą modą jest w Polsce według pana? O, moda w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija, tak jak cała Polska. Bardzo nas to cieszy, że ludzie młodzi chcą wyglądać lepiej, chcą być eleganccy. Na pewno mają dzisiaj dużo możliwości między innymi podróżowania czy surfowania po internecie i szukania pewnych inspiracji. I mi się wydaje, że w Polsce jest pewien taki duch narodowy, który, że tak powiem, napędza nas, żeby być lepszym, żeby być bardziej konkurencyjnymi. I Polacy są dobrymi obserwatorami. Podróżując widzą pewne elementy, zauważają te elementy mody i starają się przenosić to tutaj na nasz grunt. A czy według pana szycie na miarę jest przyszłością? Jeśli chodzi o modę na miarę, to zaczęła już ewoluować 20 lat temu. Pierwsze takie, jak myśmy zaczynali z koszulami na miarę, z garniturami na miarę, były to początki i mieliśmy tą wizję, że jednak ta dziedzina będzie się rozwijać bardzo szybko. I w tym czasie teraz, po roku 2000, zaczęło się to rozwijać jeszcze szybciej.
My byliśmy jednym z pierwszych w Polsce. Natomiast dzisiaj studia i atelier szycia na miarę powstają jak grzyby po deszczu. W Warszawie jest tego coraz więcej. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Jedni są profesjonalni, drudzy mniej. Natomiast widać, że ten trend podłapało dużo firm i starają się to rozwijać. Nie tylko są to małe firmy, ale również duże brandy modowe typu Gucci, Prada zauważają ten trend i też starają się, że tak powiem, nie wyjść z tego rynku i proponować kolekcje szyte na miarę. Ja dużo na ten temat czytam i widzę, że prasa pisze na ten temat dużo i są prognozy bardzo widoczne, że ten rozwój będzie jeszcze większy, że tak jak mamy w samochodach, jednak samochody dzisiaj konfiguruje się i każdy chce sobie skonfigurować swój własny samochód, tak w branży mody każdy chce konfigurować pod siebie, niezależnie od istniejących trendów na rynku, swój własny wizerunek. Jeśli chodzi o pańską produkcję, wiem, że szyje pan i produkcja często jest w Polsce. Co o tym zadecydowało? Pana sklepy są na całym świecie, jak choćby w Singapurze, a jednak daje pan tutaj pracę Polakom. Tak, zaczęliśmy w Polsce i mi się wydaje, że nie jest to, znaczy jestem pewien, że nie jest to tylko decyzja ekonomiczna, bo gdyby była to tylko decyzja ekonomiczna, to na pewno byśmy w Polsce nie produkowali. Jednak jest tutaj wiele aspektów. Pierwsze taki, że stworzyliśmy firmę w Polsce i ludzie, z którymi stworzyliśmy firmę, którzy się przyczynili do tego rozwoju, są nam bliscy i nie wyobrażam sobie dzisiaj powiedzieć tym ludziom dziękuję i przenieść produkcję do kraju, gdzie jest taniej. Poza tym dla mnie osobiście jest to zjawisko kulturowe, gdzie widzę, że w Polsce i dumny jestem również z tego, że w Polsce można stworzyć perfekcyjny produkt i na pewno nasze koszule na rynku światowym należą do czołówki i dużo ludzi w świecie dziwi się w ogóle, że w Polsce powstaje taki dobry, wyrafinowany produkt. Także jest to pewnego rodzaju kombinacja i nie można kierować się tylko ekonomią, tak jak kierują się duże przedsiębiorstwa, które jak były małe, to budowały z nami relacje i uczyły się naszego know-how. Natomiast jak w pewnym sensie wyrosły, to poszli w kierunki bardziej ekonomiczne i przyniosły produkcję na Daleki Wschód. A czy kolekcje Emanuel Berg zarezerwowane są dla najzamożniejszych klientów? Mi się wydaje, że nie, dlatego że nasza cena jest bardzo rynkowa i jeśli chodzi o stosunek jakości do produktu, wartości produktu, ta cena nie jest w pewien sposób zawyżona. Taki produkt obrandowany takimi światowymi markami kosztuje na pewno dużo, dużo więcej. Co mógłby pan polecić młodym projektantom, właśnie stylistom, którzy zaczynają swoją przygodę z projektowaniem odzieży? Co mogą zrobić na początku, żeby w przyszłości też odnieść sukces? Odniesienie sukcesu na tak dużym rynku, który jest opanowany przez już setki tysięcy firm, my nawet z żoną bardzo czasami się dziwimy, na targach Pitiuomo mówimy, skąd te firmy, kto to wszystko kupuje, gdzie oni to sprzedają. Przecież dzisiaj mamy na rynku setki tysięcy firm, które starają się przebić. Jest to na pewno dzisiaj dużo, dużo trudniejsze i bez zasobów finansowych jest to niemalże niemożliwe. Więc jedynym wyjściem, żeby się rozwinąć, jest to znalezienie na pewno inwestorów i przekonanie ich do wartości tego produktu i żeby chcieli zainwestować w ten design, czy w pomysł, czy w koncepcję takiego młodego człowieka. Czy ma pan jakiś sposób, który mógłby przekazać młodym na długofalową motywację? Wielu ludzi na początku zaczyna robić coś, nie widząc tego efektu, często odrzuca, odpuszcza ten swój pomysł. Na pewno nie można sobie odpuścić. Na pewno istotną rzeczą jest wizja. Jak ktoś ma wizję i wie, jak na koniec ma wyglądać jego droga, to musi tą drogą rzeczywiście, niezależnie od przeszkód, na które napotka, ją dalej kontynuować. Jakie ma pan sposoby radzenia sobie ze stresem?
stres nie jest dobrym towarzyszem w pracy i trzeba się stresu z reguły pozbywać. Dla nas takim największym odreagowaniem są weekendy, które spędzamy z rodziną. Oczywiście sport też jest bardzo istotnym i dobrym metodą na odreagowanie stresu. Mamy to szczęście, że mieszkamy nad morzem i zawsze można się wybrać na jakiś długi spacer nad morzem albo pobiec sobie z Gdyni do Sopotu i jest to pewnego rodzaju sposób na odreagowanie się. A czy ma Pan jakąś książkę, którą mógłby polecić widzom swoją ulubioną? Muszę powiedzieć, że takich ulubionych książek nie mam, ale ostatnio czytałem książkę o wojnie w rodzinie Gucci i na pewno dla ludzi, którzy interesują się modą, jest to ciekawa książka, która nie tylko opisuje mechanizmy firmy, ale również opisuje osobiste historie rodziny Gucci, które są spektakularne i ciekawe. A czy jest coś, co chciałby przekazać Pan widzom? No, ja bym prosił widzów, żeby w pewnym sensie dalej kibicowali nam i to na pewno pomoże w dalszym rozwoju. Naszym klientom chciałem podziękować za to, że w pewnym stopniu obdarzyli nas dużym zaufaniem i za ich lojalność. Dziękuję. Dziękuję bardzo.